nigdy nie dekantujemy na stole, przy którym siedzi gość. Tak, tylko na ten kończy. Gość siedzi przy stole, zamawia wino. Krawatek nie wiążemy. Dlaczego nie wiążemy krawatek? Nie widzimy po pierwsze tego osadu. Dobrze. Ale wiem, że odchodzi się już od wiązania, bo później teraz się niby nakłada takie obrączki na szyjkę. Domowy, żeby... domowy sposób. No właśnie. Jak zawiążemy, jak zawiążemy, jak zaprezentujemy gościowi wino? Gość zamówił wino. Podchodzimy do gościa. Ze strony odpowiedniej, wykrok lewą nogą, prezentujemy wino. Etykietą do gościa. Nie tą tylną, tylko tą przednią. Gość się upewnia, czy jest wszystko to, co zamawiał. Prawda? Akceptuje wino. Zanim podejdziemy do gościa, musimy to wino przynieść. Prawda? Po co dekantujemy wino? Żeby na powietrze, usunąć osad. Super. Przede wszystkim usunąć osad i napowietrzyć wino. No i też będzie czarowany. No to mówimy o napowietrzeniu. Jeśli w winie jest osad, to znaczy, że nie możemy wziąć wina i sobie iść z piwnicy czy z lodówki w ten sposób. Prawda? Wino sobie leży na półeczce, sommelier idzie, bierze wino z piwnicy i w takiej pozycji jej przynosi. W koszyczkach czasami używają koszyczki. Zazwyczaj z ręki, koszyk już na sali. Przynosi w tej samej pozycji, wkłada do koszyka. I to wino leży w koszyku. I z tym koszykiem prezentuje gościowi. Wino ma cały czas tą samą pozycję, osad nie jest zburzony. Prawda? Co robimy dalej? Dokonaliśmy prezentacji. Przygotowujemy sobie stanowisko. Musimy mieć dekanter, świecę, talerzyk, kieliszek dla gościa, kieliszek dla siebie i zapałki. Nie zapalniczka, tylko zapałki. Nie mamy. Nie mamy. Których nie mamy. No właśnie. Których nie mamy. Dobrze. Więc mamy zapałki. Ach, mamy zapałki. Co robimy z winem? To wino leży nam sobie w koszyku. Bardzo jest ważne, żeby nie obracać nim, nie zburzyć tego osady. Teraz będzie ciężko, bo nie ma jak wina trzeba odłożyć w koszyku. Przygotujemy sobie trybuszon. I mamy też serwetkę. Wino leży spokojnie. Odcinamy folię. W którym miejscu? Pod tym. Odcinamy. Nie na. W tym miejscu. Pod tym zgrubieniem. W tym miejscu zawsze odcinamy. W taki sposób, żeby nie obracać winem i nie poruszać go. Czyli obcinamy go, nie ruszając wina. Zakładamy, że ono bezpiecznie w koszyku leży sobie. Następną czynność, którą wykonujemy, przecieramy szyjkę. Możliwe, że tutaj zebrały się pleśnie. Przed otwarciem przecieramy szyjkę. Następnie koleżanka? Tutaj. Nauka pracy trybuszonem. Wkręcamy trybuszon. Nie możemy przebić kotła. Jasne, biur do środka. Wkręcamy trybuszon. Cały czas wino nasze leży w koszyku. Trybuszon pozwala otwierać na dwa. Raz, czyli tym ząbkiem i teraz drugim ząbkiem, prawda? Co ważne, nie ma głośnego otwierania wina. Otwieramy po cichu. Tak, nie ma. Ruszam jeszcze krótki. Jest tylko takie, taki króciutki pocałunek. Zdejmujemy, sprawdzamy, wykręcamy korek, odkładamy na talerzyk. Często prezentujemy gościowi ten korek. Przecieramy szyjkę ponownie. Możliwe, że zostało odrobinę pleśni bądź jakieś resztki z korka. Więc ponownie wycieramy szyjkę.
mamy otwarte wino. Bardzo trudno jest utworzyć wino, żeby nam się nie wylało, bo ono leży w koszyku, także praktycznie jest na pograniczu wylania. Trzeba bardzo delikatnie, nie może być tego strzału, żeby nie uderzać powietrzem i też, żeby nam się nie wylało. Następnie, moi drodzy, odpalamy świeczkę. I świeczka bardzo słusznie, po to jest, żeby widzieć osadę. Nie zdmuchujemy, gasimy. Zapachy siarki, żeby nam się tutaj nie rozchodziły, nie uszkadzały wina i nie zakłócały naszego sposobu sprawdzenia. Mamy wino otwarte, leży sobie w koszyku, mamy świeczkę. Bierzemy dekanter. Ten dekanter jest prawie dobry. Tu powinien być jeszcze głębszy, powinien być, żeby można było go swobodnie trzymać. On jest taki, powiedzmy, przemysłowy, z automatu. Czy przelewamy z prawej do lewej, czy z lewej do prawej? Nie ma znaczenia. Jeśli ktoś jest leworęczny, tutaj w tym wypadku, czy zrobi to w tą stronę, czy zrobi tą w stronę, nie ma znaczenia. Dekanter, wino w koszyku i przelewamy wino. Na początek odrobinę wina utrzemy dekanter. Nie wiadomo, jak był myty, co tam było, utrzemy. Wylewamy. Wino jest odcedzone z osadu. Widzicie, dlaczego potrzebny jest ten dołek w dekanterze? Żebyśmy nie musieli go tak trzymać. Trzymamy dekanter tak. Przelewamy. Następnie napowietrzamy to wino. I robimy swój test. Pierwsza rzecz, kolor, klarowność. Patrzymy kolor, patrzymy klarowność, czy wino jest poprawne. Druga czynność? Nos. Trzecia czynność? Coś jest smak. Drugi nos? Słyszałam, czyli... że oczy, nos, usta, no w sensie w ten sposób. Oczy? Oczy, najpierw sprawdzamy. Kolor, klarowność. Później sprawdzamy zapach wina. Napowietrzamy, sprawdzamy zapach wina. I próbujemy. Jak próbujemy? Mało ilość. Siorbiemy. Napowietrzamy wino w ustach, żeby ono nam się rozeszło. My potrzebujemy tutaj 10 kropelek. Sprawdzamy, czy wino nie jest kwaśne, czy wino nie jest pachnące korkiem, czy nie jest zepsute na przykład cebulą albo jakąś goryczą. I jeśli uznajemy, że to wino jest prawidłowe, idziemy do gościa i serwujemy gościowi wino do szkła. Już widziałem takich macherów, którzy w jakiś taki sposób nalewają. Nie będę się bawił w cyrkowca i powtarzał, bo może mi nie wyjść to na zdrowie. Serwujemy gościowi wino. Gość robi to samo co my. Patrzy sobie, wącha, próbuje, akceptuje, ok. Wtedy nalewamy wino pozostałym gościom przy stole i na końcu dolewamy gościowi, który zamawiał wino. Bardzo ważne czynności to jest to przecieranie szyjki, odpowiednie otwarcie. Pamiętajmy, że wino ma osad, prawda? Często jest tak, że dekantujemy wina, które nie mają osadu, a je dekantujemy. Dlaczego? Jeśli wiemy, jesteśmy świadomi, jako sommelierze, że wino nie ma osadu, bo nie jest aż tak stare, niedojrzałe w butelce, decydujemy się na dekantację. Są dwa powody, dla których dekantujemy takie wino.
Pierwszy to na powietrzenie i bardzo dobrze. A drugi? Może wydobycie tego bukietu. Robimy wrażenie na gościu. Szansa na większego tipa. I często się zdarza, że kelnerzy, sommelierzy dekantują wino, a my wiemy, że to jest lipa. No bo liczą, bo to robi wrażenie na gościu. Świeczka na koniec. Zdmuchujemy czy nie? Nie. Powinniśmy przygasić, bądź żeby nie było tego dymu. To jest siarka, która jest tutaj niepotrzebna. Bardzo psuje zapach. Nie jest korzystna w kontakcie z winem. Jest agresywna. Ale na koniec? Proszę? Ale na koniec to co jest? No ale będziemy to wino pić teraz. Aha. Prawda? Zwróćcie uwagę, trybuszon. On ma tutaj jeden ząbek i tu ma drugi. Wkręcamy i najpierw pierwszym ząbkiem wyjmujemy troszeczkę. Przenosimy na drugi i do końca, nie wyjmując go, tylko samą końcówkę obruszamy i ona nam wychodzi. Mamy usłyszeć takie psst. Wina musujące szampany też nie strzymamy z korka. Ma być bez strzału.